Cześć, mam na imię Roman. 6 lat temu wydarzyła się taka historia, która zmieniła moje życie. Byłem bezdomnym na ulicy, żyłem z żebractwa pod OBI na Radzymińskiej w Warszawie. 15 lat tułaczki po różnych miastach w Polsce, też w Europie. Znalazłem się w Warszawie i straciłem mieszkanie przez to, że jako człowiek uzależniony, trwający w jakiejś abstynencji, przerwałem ją. W Warszawie jestem od 2004 roku po rozwodzie. Żona ze mną wzięła rozwód przez moje uzależnienie, którego się strasznie długo wypierałem. Uważałem, że nie jestem alkoholikiem. I doprowadziłem się do tego stanu, że straciłem pracę, straciłem dom. Znalazłem się praktycznie na ulicy. Zamieszkałem w śmietniku za Biedronką, gdzie chciałem się zapić na śmierć. To jest taki moment, w którym stałem na granicy. Granicy między życiem a śmiercią. Co wybrać? To jest właśnie przełom października, listopada 2014 roku. I postanawiam umrzeć. Skończyć swoje życie. Nie wyszło mi. Poniosłem porażkę. Gdy zrobiło się zimno, przeniosłem się z tego śmietnika do kanałów ciepłowniczych. Obok tej Biedronki, przechodzą pod torami rury ciepłownicze i tam zrobiłem swój dom. Pijąc denaturat, czekałem na śmierć. Śmierć nie przyszła, ale przyszedł ktoś inny. Przyszedł Jezus, który zaczął do mnie mówić. Ten głos był dla mnie słyszalny od środka. On był we mnie i przekonywał mnie do tego, że ta moja śmierć, ta moja chęć skończenia życia jest niepotrzebna. W tej rozmowie gdzieś narodziła się we mnie wiara i zacząłem wierzyć w to słowo. Wyszedłem na jego zachętę i spytałem się, dobrze, jeśli mówisz do mnie i mówisz, że moja śmierć jest kolejną niepotrzebną śmiercią, a ty mówisz, umieraj dla mnie, ja chcę umierać dla ciebie. Wtedy nie wiedziałem, co to znaczy umieranie. Dziś, po 6 latach trzeźwego życia, po 6 latach życia z Jezusem, powiem wam tak. Na drugi dzień tego zdarzenia, człowiek, z którym piłem na ulicy, z którym żebrałem pod OBI, odprowadzając wózki, to była moja praca, to był mój zarobek. A najszczęśliwszy byłem wtedy, kiedy zarobiłem 5 zł, bo miałem na ćwiartkę do naturatu. Człowiek, który poprosił jakiegoś przechodnia o chleb. I ten człowiek kupił mu chleb, ale napisał kartkę o kościele ulicznym. Kościół na ulicy. Ja nigdy nie byłem jakiś wierzący, ja wiedziałem o z tytułu tego, że chodziłem na religię, z tytułu tego, że jakoś tam uczęszczałem na katechezy, wiedziałem o Jezusie, o Bogu, ale nigdy Go nie odczuwałem. I tamto zdarzenie narodziło we mnie wiarę. Wiara zaczęła we mnie pracować i ta kartka, którą zostawił ten człowiek o kościele ulicznym, tak mnie zaintrygowała, że postanowiłem tam pójść i poszedłem. Słyszałem Ewangelię. Ewangelia. Dobra nowina. Ale w tej Ewangelii była moc Boża ku zbawieniu, bo zapragnąłem tego Boga poznać. Padłem na kolana i powiedziałem, Boże, ja chcę Cię poznać. Po następnym takim spotkaniu, gdzie te spotkania odbywają się co tydzień, wtedy akurat Kościół uliczny spotykał się na Dworcu Wileńskim i do dzisiaj się spotyka na patelni co środę. Następne takie spotkanie, następne moje pragnienie poznania Boga. Poznania tego, o kim oni mówią. Usłyszałem różne historie i zapragnąłem Go poznać. Na trzecim spotkaniu porozmawiałem z pastorem, organizatorem tego właśnie kościoła ulicznego i on prowadził ośrodek Nowy Początek. I postanowiłem tam pójść i zmienić swoje życie, ale tą zmianę dokonał Jezus Chrystus, gdyż czytając Słowo Boże po raz pierwszy, otwierając Biblię i zaznajmiając się z tym Słowem, to Słowo zaczęło we mnie drążyć niesamowitą historię. Po kilkukrotnym przeczytaniu Pisma Świętego to Słowo zaczęło mi odpowiadać i do dzisiaj mam z tego wielką radość. Słowo Boże zaczęło we mnie pracować. Tym przekazem chcę zwrócić taką uwagę do tych, którzy wątpią, którzy nie wierzą. Od 6 lat jestem trzeźwy. Od 6 lat jestem domnym człowiekiem. 15 lat bezdomności, tułania się po Polsce, po świecie sprawiło to, że Jezus Chrystus dał mi dom, dał mi pracę. Spłacam swoje długi, bo ich narobiłem bardzo długo, przez 15 lat tułaczki. Ale dziś, jako człowiek domny, jako człowiek wierzący, narodziła się we mnie wiara i pragnienie tego, żeby ten przekaz dotarł do takiego, który nie wierzy,
a uwierzy. To jest zachęta dla tych, którzy szukają, a nie mogą znaleźć. Zapraszam Was do czytania Słowa Bożego i do spotkania z Jezusem.